Planujesz wysłać swoją pociechę na kolonie czy obóz letni? Jeśli twoje dziecko korzysta ze smartfona i nie chcesz, aby przywiozło z wyjazdu, oprócz świetnych wspomnień i nowych znajomości, wysokie rachunki za telefon, nie zapomnij o kilku ważnych kwestiach. Pamiętaj, że stroną umowy z operatorem jesteś ty, a nie twoje dziecko. Mimo że to ono korzysta z telefonu, to ty odpowiadasz za uregulowanie należności wynikających z jego aktywności, nawet z usług włączanych nieświadomie czy przez pomyłkę. Jeśli pakiet danych w ofercie, z której korzysta dziecko, nie jest zbyt duży, ustaw limit transmisji danych ograniczający możliwość korzystania z internetu po jego przekroczeniu. Taka funkcja jest dostępna w większości smartfonów. Pozwoli ci ona na uniknięcie wysokich opłat związanych z korzystaniem z internetu po przekroczeniu pakietu. W wielu przypadkach możesz też wykupić u operatora dodatkowy pakiet danych, który może przydać się na wyjeździe. Zablokuj u operatora usługi Premium Rate, czyli połączenia i SMS-y dodatkowo płatne. Pojedynczy SMS premium może kosztować nawet 30 zł. Zablokuj także dostęp do usługi Direct Billing, która umożliwia zakupy aplikacji czy gier bezpośrednio z poziomu telefonu i dodawanie opłat za nie do rachunku zaledwie jednym kliknięciem. Jeśli twoje dziecko wyjeżdża na tereny przygraniczne, koniecznie obejrzyj nasz zeszłotygodniowy film o roamingu przygranicznym.